Powiedzmy, że analizujesz na mapie pewien układ geologiczny, jakieś niewielkie wzgórze i znasz wymiary, które wynoszą od tego punktu do tego punktu w poziomie wzdłuż powierzchni gruntu 60 metrów. Bardziej stromy stok wzgórza w płaszczyźnie pionowej ma długość 20 metrów i łagodne zbocze tego pagórka 50 metrów. Takie długości pomierzone zostały w terenie. Teraz wiedza trygonometryczna. Mając takie dane, Chcemy dowiedzieć się, jakie strome jest to dłuższe zbocze. Jaki jest kąt jego nachylenia w stosunku do poziomu? Albo inaczej, jaka jest miara tego kąta? Nazwijmy go teta. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu teraz i wykonania obliczeń samodzielnie. Może już Wam coś świta. Znamy długości trzech boków trójkąta i mamy obliczyć miarę kąta. Mnie od razu przychodzi do głowy twierdzenie kosinusów. Zapiszmy twierdzenie kosinusów, zanim zabierzemy się do obliczeń. C kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat minus 2 razy a b razy kosinus teta. Pamiętajcie, że bok c to bok leżący naprzeciwko kąta teta. Jeżeli narysujemy dowolny trójkąt i to jest kąt teta, to to oznacza, że naprzeciwko niego leży bok c. Boki a i b możemy oznaczać zamiennie, nie ma to znaczenia. Na przykład tak, a i b albo odwrotnie, bez znaczenia. Jeżeli przyjrzycie się jaką rolę spełniają te długości boków w twierdzeniu kosinusów, to a i b można zamieniać miejscami. Tutaj mnożenie jest przemienne, a tutaj dodawanie jest przemienne. Tu może być b, a tu może być a. Chcemy w jakiś sposób powiązać miarę tego kąta z długościami boków. Jeżeli teta leży tu, to który bok musimy oznaczyć jako c? C to ten bok leżący naprzeciwko, naprzeciwko kąta teta, czyli C równe jest 20 metrów. I boki A i B będą miały długości 50 i 60 w dowolnej kolejności. Na przykład niech to będzie A, a ten bok oznaczymy jako B. I możemy teraz zastosować do naszego wzgórza twierdzenie kosinusów. 20 do kwadratu równe jest A, czyli 50 do kwadratu, plus B, czyli 60. Do kwadratu minus 2 razy ab, czyli razy 50 razy 60 razy cosinus teta. No i twierdzenie kosinusów zadziałało, bo jedyną niewiadomą w tym równaniu jest teta, czyli miara kąta, którą chcemy obliczyć. No to liczymy. 20 do kwadratu to 400, 50 do kwadratu to 2500, 60 do kwadratu to 3600, 2 razy 50 to 100, razy 60 to 6000. 400 równa się 2500 plus 3600. 2000 i 3000 to 5000, 500 i 600 to następny 1000 i jeszcze 100, 6100. Minus 6000 razy cosinus teta. Możemy odjąć 6100 od obydwu stron. Chcemy, żeby teta została jako jedyna po swojej stronie równania. Po lewej minus 5700, to się skraca, równa się minus 6000 razy cosinus teta. Teraz możemy podzielić obydwie strony przez minus 6000, prawą również, możemy zamienić strony. Kosinus teta równa się, licznik i mianownik podzielimy przez minus 100, równa się 57 przez 60. To się jeszcze da uprościć, bo 5 plus 7, czyli 12, jest podzielne przez 3 albo 57 to o 1 trójkę mniej niż dwie trzydziestki, czyli to się równa 3 w 57 o 1 mniej niż w 60 19 dwudziestych. W sumie nie musieliśmy tego upraszczać, bo i tak skorzystamy zaraz z kalkulatora, ale poćwiczyć zawsze warto dla wprawy. Zawsze trochę ładniej to wygląda. Teraz możemy skorzystać z funkcji odwrotnej do kosinusa. Teta równa się arcus cosinus z 19 20. Kalkulator Funkcja odwrotna do kosinusa, czyli arkus cosinus z 19,20 równa się 18,194 i tak dalej. Możemy wynik przybliżyć do najbliższych dziesiątych. Teta równa się w przybliżeniu 18,2 stopni. No i wiemy już, jakie jest nachylenie tego zbocza w stosunku do poziomu.